reprezentacją Niemiec. No, musiałby tutaj kapitalnie skoczyć Stiernen, żeby wyprzedzić ekipę niemiecką. Dobry, długi skok, ale niewystarczający. Norwegia dziś za Niemcami. Norwegia dzisiaj będzie na podium. Po raz kolejny w Zakopanem, ale na zwycięstwo to jest za mało. 129,5 metra. Od razu mógł pogratulować całej ekipie niemieckiej, całej ekipie polskiej. Obydwie te drużyny stoją tutaj na zeskoku, czekając na skok ostatniego zawodnika, a będzie nim Kamil Stoch. Na chwilę jeszcze jednak przyjrzyjmy się próbie Stiernena. Za chwilę wyświetlą się noty. No i te noty potwierdzą nam to, o czym już wiemy. To znaczy, że Norwegowie dziś za Niemcami. Nie chcę mówić na drugim, na